Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kontynuować będziemy różnicę pomiędzy umową o pracę, umową zlecenia i umową o dzieło. Z tym jednak zastrzeżeniem, że dzisiejszy odcinek bardziej będzie ukierunkowany na to, co jest w umowie o pracę takiego, że pracodawcy chcą tej umowy uniknąć, zawierając umowę zlecenia lub umowę o dzieło, a także jakie są konsekwencje związane z określonymi uprawnieniami należnymi pracownikowi, których nie ma w umowach cywilnoprawnych, a o których warto, żebyście wiedzieli, podpisując taką, a nie inną umowę, czy to będąc po stronie osoby odbierającej dane usługi pracodawcy, zamawiającego albo zleceniodawcy, czy po stronie pracownika, zleceniobiorcy bądź wykonawcy. Pierwszą taką różnicą jest stopień zależności stron umowy. W przypadku stosunku pracy, praca wykonywana jest pod kierownictwem pracodawcy. To znaczy, że pracodawca decyduje o tym, czy mamy jakiegoś kierownika przełożonego, w jaki sposób jest ewidencjonowana nasza praca, jakie są konkretne zadania, które są nam powierzane. W przypadku umowy zlecenia, umowy o dzieło, ta zależność jest dużo mniejsza. Tutaj zarówno zleceniobiorca, jak i wykonawca dzieła mają dużo większe pole manewru i większą swobodę działania, jeżeli chodzi o realizację umowy z ich strony. Innym istotnym elementem jest regulacja czasu pracy. Kodeks pracy i rozporządzenia ściśle regulują to, jak powinien być ewidencjonowany czas pracy, jaki on powinien być, jak powinny wyglądać okresy rozliczeniowe, czy na przykład dobowy czas wypoczynku należnego pracownikowi. W przypadku umów cywilnoprawnych, czyli umowy zlecenia i umowy o dzieło, nie ma tutaj mowy o żadnej ewidencji czasu pracy. To strony stosunku umownego sobie przewidują, w jakim terminie umowa ma zostać wykonana. Nie ma żadnych minimalnych ani maksymalnych zakresów czasowych wskazywanych przez ustawodawcę. Inny element to składki ZUS-owskie. W przypadku umowy o pracę pracodawca odprowadza wszystkie pełne składki ZUS-owskie od pracownika. W przypadku umowy zlecenia te składki odprowadzane są tylko częściowo. W przypadku umowy o dzieło te składki nie są odprowadzane w ogóle. Kolejnym istotnym elementem różniącym umowy jest prawo do urlopu. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu, uzależnione od tego, jak długo pracuje, jaki jest jego staż pracy, a także od tego, czy na przykład zatrudniony jest na cały etat, czy na część. Czasami kwestia urlopu uzależniona jest też od tego, jakie stanowisko zajmuje pracownik. W przypadku umowy zlecenia i umowy o dzieło, osoba świadcząca dane usługi, czyli zleceniobiorca albo wykonawca, nie ma prawa do urlopu, chyba że zostało to wyraźnie przewidziane w treści umowy zawartej pomiędzy stronami. Z perspektywy pracownika istotny jest także staż pracy. Tylko praca wykonywana na podstawie umowy o pracę zaliczana jest do stażu pracy dotychczas wypracowanego przez pracownika. Do stażu pracy nie wlicza się czynności czy okresu wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło. Podobnie jest z ochroną przed rozwiązaniem umowy w czasie ciąży. Osoba czy kobieta zatrudniona na umowę o pracę jest chroniona przed wypowiedzeniem umowy w czasie trwania ciąży. Nie ma takiej ochrony w przypadku umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Ostatnim istotnym elementem jest zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi oczywiście zatrudnionemu na umowę o pracę, zaś zleceniobiorcy czy też wykonawcy dzieła przysługuje tylko wtedy, jeżeli dana osoba opłacała sobie składki sama na tak zwane chorobowe. To tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie. Zapraszam do kontaktu ze mną i do zobaczenia w następnym odcinku.